Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny indyczek. Tym razem coś chyba o mnie osobiście, o mojej postaci, kto wie. No na ekranie widzimy brodatego jegomościa, w tle zdjęcia rodzinne, gdzie brat, wujek, dziadek, wszyscy brodaci, nawet chyba synek, taki kurde pięcioletni już z zarostem wyrastającym, kto wie. Jakaś fajna rodzinna sprawa, tylko różni mnie od tego bohatera tej gry to, że moje bluzy, tutaj akurat z G2, są często prane, no dbam o siebie trochę oraz nie jestem suicidal guy, czyli samobójcą, bo tak, przyjdzie nam się w tej grze zabić. Tak się też ta gra nazywa, Suicidal Guy, zobaczymy co w niej fajnego, o co tutaj chodzi. Ciekawie nazwano też studio robiące grę. Chubby Pixel, czyli pulchniotki pikselek. Pierwsze to, co nam się tutaj dzieje w tej grze, to przysypia nam się przed telewizorem na kanapie i budzimy się na dachu jakiegoś budynku. Totalnie na początku nie wiedziałem, o co w tej grze chodzi. Wiedziałem tylko, że to będzie zręcznościówka i tyle, więc próbowałem sobie, wiecie, poskakać, ogarnąć sterowanie, opcje, jak tutaj coś można złapać, rzucić i tak dalej. W pewnym momencie tak się rozpędziłem biegając po tym budynku, że spadłem z tego wieżowca, rozwalając swój ryj o asfalt na dole. I okazało się, że właśnie o to chodzi. By obudzić się we śnie, musimy się jakby zabić. Zapowiada się dość ciekawie, prawda? Oficjalnie gra nie jest specjalnie droga, to raczej typowa mała produkcja na jakiś krótki czas. 5 euro oficjalnie na Steamie, była tam przecena do 3 z groszami. Na razie na G2 ofert nie mamy, dlatego że robiłem materiał w dniu akurat premiery, no ale na G2 prędzej czy później jakieś oferty wyskoczą, może tańsze. Po tym pierdutnięciu w ziemię, skacząc z wieżowca, budzimy się, chwytamy piwo, bierzemy parę łyków tego wspaniałego napoju i znów zasypiamy. Tym razem jednak nasz browar wypada nam powoli z ręki, a my we śnie musimy zrobić wszystko, by nie stłukł się o ziemię i nie wylał. Czyli musimy się zabić. Przed nami 25 mapek, 25 jakby zagadek, puzzle i można tego typu rzeczy powiedzieć, że po prostu rzeczy, które mamy rozwiązać. Warto tutaj ogarnąć sterowanie, bo obiekty możemy rzucać, podnosić, przesuwać, używać i nawet też używać jakby rękoma, czyli na przykład biorąc śrubokręt do ręki, możemy nim jeszcze dodatkowo wykręcać śrubki. Celem każdej z plansz jest zabicie się. Przyznam szczerze, że trochę zaciąłem się już na drugiej mapie. Niby jest to gra logiczna, a ja już to tutaj jakby odpadłem na drugiej mapie. Szukałem, co by tutaj zrobić, żeby się zabić. Jedziemy pociągiem, nawet zeskakiwałem z tego pociągu, wiecie, na drzewo, żeby się rozplaskać na jakimś drzewie. Nic nie działa. Dostałem jednak takiego mózgowego przebłysku. W restauracji, tam gdzie wybieraliśmy sobie mapki, które chcemy jakby wykonać, pociąg jeździł po takiej okrągłej planszy. Więc wysiadłem, poczekałem na torach i sru, pociąg nadjechał z drugiej strony. W innej mapce trafiamy na uniwersum Mario. Możemy zbierać takie charakterystyczne te klocuczki z Mario, używać na nich grzybków, halucynków, by stały się na chwilę większe i dzięki temu na tych jakby klocuczkach możemy wskoczyć gdzieś dalej. Warto wspomnieć, że nasz brodaty, pijany grubas nie jest aż tak ślamazarny, jak się nam wydaje. Skacząc na przykład na ścianę, na której jest taki jakby gzyms, da się wspiąć do góry, czyli no nasz grubas, mimo że jest pijanej gruby, jednak ma trochę krzepy i przy okazji możemy znaleźć różnego rodzaju takie jakby achievementy, znajdźki, tak jakby można powiedzieć, że puchary, które gdzieś tam nasz grubas chyba kiedyś jak był młody zbierał i był krzepkim sportowcem. Tak, no takie małe easter eggi, ale po prostu zwykłe znajdźki. Dodatkowym plusem tej gry jest oprawa muzyczna. Na każdej lokacji znajdziemy jedno, dwa albo trzy takie jakby radia postawione, które możemy zabrać sobie i gdzieś położyć, na których możemy odpalić sobie muzyczkę. No ta muzyka jest taka trochę, powiedziałbym, jakby trochę z windy, by coś, wiecie, grało w tle, takie tam dźwięki, ale sama muzyka jest nawet spoko. Parę razy faktycznie skisłem śmiechem w tej grze. Przykładowo na mapce, jak zabić się w biurze. No jesteśmy w biurze, nie ma żadnych ostrych przedmiotów, nie ma jak tutaj się zabić, są kraty w oknach, czyli powiedzmy nie da się wyskoczyć z okna z tego wieżowca w biurze, no trzeba się jakoś zabić. Jak? Oczywiście sorry za małe spoilery w tle, no ale musiałbym pokazywać tutaj jak się gapię w ścianę, by nie zaspoilerować przynajmniej małego fragmentu gry, więc sorry za pokazanie niektórych zagadek. Szkoda, że twórcy z Chubby Pixel nie poszli bardziej w stronę fabuły. Te zaledwie parę filmików na początku gry z naszym gościem brodatym były naprawdę mega śmiechowe, takie zabawne trochę, klimatyczne i cały ten wątek zadania opartego o ratowanie
wspaniałego napoju, jakim jest piwo, gdzieś poszedł w odstawkę. Mamy po prostu 25 zagadek, 25 mapek, które nie są w sumie w żaden sposób połączone i tyle. Więcej tych filmików w tej grze mogłoby być. Niestety, gra ma też trochę wad, oczywiście, które mocno zaniżają jej ocenę. Przede wszystkim to jakość tych zagadek i poziom ich skomplikowania. Większość z nich jest prosta, są takie, które zrobiono chyba dla graczy specjalnej troski. Mamy zręcznościowe skakanie po platformach, uruchamianych taką płytką naciskową. Kiedy naciśniemy na tą płytkę, to pojawiają się platformy, jak zejdziemy z tej płytki, no to te platformy się chowają. Mamy coś na niej położyć i to coś, moi drodzy, jak myślicie, gdzie jest? To coś leży obok, 2 metry obok. No, zagadka dla ludzi specjalnych. Również zagadka z Portal Gunem, czyli powiedzmy takie malutkie nawiązanie do gry Portal. Strzeliłem raz, drugi raz otworzyłem, wiecie, 2 portale, wszedłem w jeden, w drugi, coś się zgliczowało, pyk, zagadka zakończona. Nawet nie wiedziałem jak. Mniej niż 5 sekund. A to jest jednak jedna z 25 plansz. Zagadki są po prostu bardzo słabo zrobione. Jedną z ważniejszych rzeczy również dla mnie osobiście, jako prezentera gier, jest to, by twórca, by deweloper gry był fair w stosunku do kupujących, żeby nie robił ich w konia. Chubby Pixel ląduje u mnie na liście negatywnych twórców i wydawców. Jeden z użytkowników Steama w recenzjach dokopał się do profili recenzujących pozytywnie Suicide Guy na Steamie. Okazało się, że wszystkie te profile są ze sobą powiązane, mają po 3-4 gry na koncie i zajmują się tylko pozytywnym ocenianiem gierek zrobionych lub wydanych przez Chubby Pixel. Ostry wałek trochę, prawda? Przykra sprawa, pozytywnie oceniać swoje własne gry za pomocą dodatkowych kont. Kiedy skonfrontowałem to z twórcami, powiedzieli, że to koledzy pomagają nam w wybiciu gry. Aha. Również dokleję tutaj mail prasowy od deweloperów. Robiliśmy tę grę 2 lata. Aha. Sporym problemem gry są też dźwięki z przesterami, słyszane z bardzo dużej odległości. To boli w uszy. Nie trzeba też mówić o małym glitchu. Kiedy kucamy, popatrzymy na boki, to widzimy swoje własne ramiona ponad głową. Jest też problem ze znikającymi obiektami, tak jak teraz na ekranie zegar na ścianie albo światło w holu, które po prostu znika, kiedy kawałek dalej odejdziemy. Innym razem drzwi przeleciały mi przez piętro, przez sufit. Tak, rozwaliłem czy otworzyłem te drzwi, a one spadły po prostu przez tekstury na dół. Finalnie, zagrałem w tanią gierkę logiczną, którą powiedzmy, no parę razy zrobiła na mnie lekkie WTF. Przede wszystkim po prostu kreacją lokacji, po drugie jajcarskim podejściem do sprawy i to są zalety tej gry. Nasz pijany, napruty brodacz mający sposób na obudzenie się ze snu poprzez zabicie się. Poszukiwanie w lokacji sposobu na to, jak pozbawić się życia, to ma trochę sensu i też daje trochę frajdy, eksplorując te czasami trochę większe lokacje i po prostu rozkminiając, co może nas tutaj zabić. Czasami rozwiązanie zagadki jest zaskakujące. Niestety twórcy ewidentnie próbują zrobić nas wałka, wciskając kit, że to gra, którą robili przez 2 lata wytężonej pracy, jeszcze robiąc te fejkowe recenzje na Steamie. Dlatego finalnie ciężko mi jasno ocenić ten tytuł. Jak na tanią gierkę za 5 euro, wyprzedaże były nawet po 3 euro z groszami, nie jest to gierka zła. Za taką cenę, 12 zł mamy, myślę, że parę godzin zabawy, trochę rozkminiania, no może parę godzin to za dużo, no 25 mapek, wydaje mi się, że godzina, dwie, może 3, jak ktoś ma problemy, to jest maks. Jednak właśnie to rozkminianie czasami rozczarowuje, durną wręcz prostotą, dlatego chyba odpowiednim wyjściem dla Suicide Guy będzie pozostawienie miniaturki neutralnej, przeciętnej, zwykłej, niebieskiej. Ten malutki paseczek po lewej stronie nowych miniaturek na kanale to mniej więcej właśnie z góry ocena danej produkcji. Suicide Guy z racji klimatu i śmieszkowej oprawy nie jest grą złą, jednak w dół ciągną właśnie te wałki twórców i nijaki stopień trudności zagadek. Tyle.